Państwu na temat naturalnej kopaliny, którą od 3 lat ściągamy do Polski i wprowadzamy na polski rynek. Jest to mianowicie alginit. Alginit został odkryty w pierwszym kraju na świecie, to była Australia w latach 60. ubiegłego wieku, natomiast nigdy w Australii nie podjęto decyzji o wydobyciu przemysłowym. W latach 70. natomiast zostały odkryte 3 złoża na Węgrzech i tak naprawdę Węgry to jest w tej chwili jedyny kraj na świecie, gdzie ten alginit jest wydobywany i wykorzystywany nie tylko w rolnictwie, bo również w farmacji, również w kosmetologii. Alginit jest to jedyny na świecie naturalnie występujący materiał, który oferuje ogromną zdolność zatrzymywania wody, długoterminową zdolność do przechowywania składników odżywczych, który posiada doskonałe właściwości poprawiające właściwości biologiczne gleby. Alginit nie zawiera żadnych dodatków ani substancji chemicznych, w związku z tym jest doskonały do stosowania nie tylko w rolnictwie konwencjonalnym, ale również w rolnictwie ekologicznym. Powstał około 4 do 5 milionów lat temu w kraterach wygasłych wulkanów i na alginit składają się części organiczne, to są obumarłe algi, okrzemki, duże zwierzęta, rośliny plus część mineralna, przede wszystkim skały wulkaniczne. Jacku, ja przerwę ci na momencik. Dostaniecie Państwo po próbce alginitu, żeby było wiadomo, o czym rozmawiamy. Nie każdy spojrzy, co to jest za ciekawa skała. Tak, na każdy na stół dostaniecie. I proszę, niech przejdzie po kolei każdy, żeby mógł zobaczyć. Okej, z czego alginit się składa? W 80% to są składniki mineralne. Przede wszystkim są to miękkie skały ilaste, których jest aż 54% i w tych 54% 50% mamy smektytu, 40% ilitu i 10% to jest chloryd wermikulit, 40% to są muły, jedynie 6% to jest piasek. To, co bardzo istotne, to jest materia organiczna, której mamy 200 kg w każdej tonie. Węgla organicznego jest od 5,5 do prawie 11%. Optymalne pH pomiędzy 7,15 a 7,78 i sucha masa pomiędzy 60% a 75%. I tak naprawdę w warunkach naturalnych nie da się bardziej wysuszyć tego alginitu niż te 60%, czyli 40% zawsze będzie wody w alginicie. To, co my ściągamy w tej chwili z Węgier, to jest na poziomie 25% wilgotności, bo ten alginit jest tam dosuszany po prostu mechanicznie. Kolejna ciekawa informacja na temat składników i składu alginitu to jest cała ilość makro, mikroelementów i pierwiastków śladowych. Numer jeden to jest krzem, którego jest od 430 do 510 kg w tonie i to, co bardzo istotne, to krzem występuje we wszystkich postaciach, czyli jest krzem mineralny, jest krzem amorficzny i są również kwasy ortokrzemowe. Wapń od 61 do 117 kg, przede wszystkim w formie węglanowapnia, którego potrafi być 230 kg. Niewiele azotu, bo do 5 kg, fosforu do 6 kg, potasu do 4,5 kg, magnezu do 24, siarki do 9, żelaza do 32. I też bardzo istotne w procesie wegetacji wzrostu roślin pierwiastki śladowe, czyli bor, mangan, cynk, miedź, tytan, kobalt, selen, wanat. Część tych pierwiastków jeszcze parę lat temu generalnie nauka uważała, że one nie mają żadnego znaczenia w wegetacji roślin, natomiast to się od paru lat zmienia i to bardzo istotnie zmienia. I przede wszystkim te pierwiastki śladowe mają kluczowe znaczenie na pierwszym etapie wzrostu rośliny w procesie kiełkowania i pierwszego wzrostu, kiedy tak jak każdy organizm potrzebuje jak najwięcej składników, żeby się dobrze rozwijać.
Tak jak już powiedziałem, materii organicznej w alginicie mamy 200 kg, czyli to jest 20%. Cóż ta materia organiczna nam daje? Tutaj pan Sławek bardzo fajnie mówił na temat próchnicy i roli znaczenia próchnicy w glebie. Tutaj gwoli uzupełnienia. Materia organiczna poprawia dostępność składników pokarmowych i wody dla roślin, rozluźnia gleby zwięzłe, wzbogaca ją w substancje organiczne oraz mineralne, zatrzymuje nawozy mineralne, które są rozpuszczalne w wodzie w strefie korzeniowej i zmniejsza ich wypłukiwanie, ułatwia przekształcanie składników pokarmowych dla form, które są dostępne dla roślin, zwiększa pobieranie azotu przez rośliny, ogranicza reakcję fosforu z żelazem, wapniem, magnezem i glinem, przez co zwiększa ich dostępność dla roślin, uwalnia dwutlenek węgla z węglanu wapnia, umożliwiając użycie go w fotosyntezie, ogranicza absorpcję substancji toksycznych z gleby, stymuluje wzrost roślin poprzez przyspieszenie podziałów komórkowych, stymuluje wzrost i namnażanie się mikroorganizmów w glebie, między innymi mikroorganizmów azotowych. Jednym z najbardziej kluczowych składników i mających jedno z największych znaczeń w składzie alginitu to jest krzem, którego jest od 43 do 51%, czyli od 430 do 510 kg. Krzem jest też jednym z tych pierwiastków, które jeszcze parę lat temu w ogóle nie były traktowane jako pierwiastek, który ma jakiekolwiek znaczenie w rolnictwie, natomiast to się diametralnie zmieniło i coraz więcej, tak jak Państwo widzicie, jest dostępnych na rynku preparatów krzemowych. Natomiast alginit w swoim składzie daje nam aż do 510 kg tego krzemu i to, co ważne, tak jak już wcześniej powiedziałem, to jest krzem, który jest przede wszystkim w formie amorficznej, w formie kwasów ortokrzemowych, czyli w tych formach, które są bardzo łatwo przyswajalne przez roślinę. Krzem zdecydowanie wpływa na regulację pobierania przez roślinę składników pokarmowych. Reguluje on absorpcję fosforu. Bardzo korzystnie oddziaływuje na równowagę jonową w kompleksie sorpcyjnym, przez co niweluje negatywny skutek toksyczności, między innymi glinu, manganu, żelaza, cynku czy kadmu. W roślinach krzem tworzy takie dwie bariery ochronne. Jedną barierą ochronną to jest bariera, która jest na zewnątrz rośliny. Ściany komórkowe się robią zdecydowanie bardziej odporne, grubsze, dzięki czemu jest większa odporność rośliny na działania stresowe, jest mniejsze odparowywanie wody. Co ciekawe, szkodniki mają większy problem, żeby wgryźć się po prostu w roślinę i to jest jeden z elementów tych zewnętrznych, ale też jeśli prowadzimy opryski, załóżmy preparatami krzemowymi, między innymi właśnie alginitem, to też jest działanie mechaniczne, ponieważ alginit, krzem zawarty w alginicie będzie zapychał aparaty oddechowe tych szkodników i one będą po prostu obumierały, bo nie będą mogły oddychać. Albo, zwłaszcza w przypadku tych form amorficznych krzemu, dla nas to jest proszek, natomiast dla rośliny, dla szkodnika to są żyletki. I po oprysku następuje nakłucie tymi cząsteczkami krzemu szkodnika. Ze szkodnika wypływa woda i szkodnik obumiera. Drugą taką barierą ochronną to jest bariera wewnętrzna, gdzie krzem oddziaływuje na zwiększenie odporności roślin, ponieważ jest zaangażowany w tworzenie specyficznych związków, które stymulują odporność roślin, w tym nabytą odporność systemiczną, czyli taką odporność, którą roślina nabywa w momencie kontaktu z patogenami. Bardzo ważną funkcją i właściwością krzemu jest zdolność do zabezpieczenia rośliny przed czynnikami stresogennymi, takimi jak susza, niskie lub wysokie temperatury, zasolenie. Krzem bardzo fajnie usztywnia powierzchnię roślin, pędów, co przekłada się na mniejszą intensywność transpiracji, racjonalną gospodarkę wodną. Z tego samego powodu ma wpływ na zmniejszenie negatywnego działania wysokich temperatur. Krzem ma bardzo dobry wpływ i pozytywny wpływ na fotosyntezę w roślinach. Dzięki zaopatrzeniu rośliny w krzem liście roślin są bardziej wyprostowane, mają większą powierzchnię,
są skierowane w stronę promieni słonecznych, promieni świetlnych. O wapniu pan Sławek też dużo już powiedział, więc ten slajd może pominę. Poza jednym elementem, wapń wraz z antagonistycznie działającymi pierwiastkami, takimi jak potas i magnez, reguluje wymianę gazów i reguluje wymianę wody w roślinie. I tak naprawdę, jeśli mamy warunki suszowe, stresogenne, to te trzy pierwiastki będą powodowały to, że aparaty szparkowe będą zamykane, dzięki czemu woda pozostanie w roślinie. Natomiast jeśli mamy zbyt duży poziom wilgotności, aparaty szparkowe są otwierane i woda odparowuje z rośliny. I w Austrii, gdzie, tak jak Państwo zapewne wiecie, jest najwięcej w Europie gospodarstw ekologicznych, na Uniwersytecie Rolniczym w Wiedniu były prowadzone badania i się okazało, że zastosowanie sproszkowanego węglanu wapnia, którego jest, przypomnę, 230 kg w alginicie, uzyskano 13% wzrost biomasy i 19% wzrost współczynnika wykorzystania wody przez rośliny. Jednym z kluczowych elementów działania alginitu to jest zatrzymywanie wody. Każda tona alginitu jest w stanie zatrzymać 610 litrów wody, do 610 litrów wody w każdej tonie, z czego 400 litrów jest dostępne non-stop dla rośliny. I to jest to, co już powiedziałem wcześniej, że w warunkach naturalnych nie wysuszymy alginitu bardziej niż do 60%. Te 40% tej wody jest non-stop przez alginit zatrzymywane i ta woda jest dostępna non-stop dla roślin. Alginit usprawnia i wspomaga wnikanie wody do roślin, jednocześnie blokuje odpływ wody do niższych poziomów gleby, zatrzymuje wodę i składniki pokarmowe w warstwie korzeniowej gleby i one są tam natychmiast dostępne dla rośliny i stopniowo uwalniane dla roślin. Zapobiega parowaniu wody z gleby do atmosfery, a tym samym zmniejsza zapotrzebowanie roślin na podlewanie czy wodę deszczową. Kolejna funkcjonalność alginitu to jest odbudowywanie struktury gleby i wpływ na jej poprawę. Alginit zdecydowanie pomaga przywrócić strukturę gleby, co zasadniczo wpływa na żyzność gleby. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w Egipcie, z którym współpracowałem ostatnie 9 lat, Kair, nie wiem, czy wiecie Państwo, ile tam ludzi w tej chwili mieszka, w tym małym mieście? 30 milionów. I to jest miasto, które się bardzo mocno rozbudowuje i rozbudowuje się oczywiście w kierunku pustyni, ponieważ nie ma tam terenów zielonych. Gdzie mieszkańcy chcieliby mieć jakieś trawniki, ogródki i tak dalej. I Egipt jest jednym z krajów, który korzysta z alginitu, kupują ten alginit na Węgrzech i podają, słuchajcie, 30 ton na hektar alginitu na piasek i zakładają tam normalnie ogrody i trawniki, to wszystko funkcjonuje. Kolejny element bardzo istotny, dlatego go nawet pogrubiłem. W alginicie duża część tych składników mineralnych to jest smektyt, czyli skała ilasta, a smektyt ma taką funkcjonalność, że ogranicza materię organiczną przed szybkim utlenianiem się. Dzięki czemu jeśli damy alginit na pole, to ograniczamy utratę próchnicy i materii organicznej. Też ważny element taki, że jeśli potraktujemy glebę alginitem, to ta gleba jest cały czas przewiewna, nawet po długotrwałym podlewaniu, ponieważ alginit bardzo dobrze reguluje reżim wody w glebie i chroni tą glebę i roślinę przed nadmiernym zawilgoceniem. Zawartość materii organicznej w alginicie jest do 20%, dzięki czemu podnosi on poziom pierwotnej materii organicznej w glebie. Ma bardzo korzystny wpływ na hydrologię i strukturę gleby. I to, co już wcześniej pokazywałem, zawiera większość makro- i mikroelementów, które są niezbędne dla
prawidłowego funkcjonowania gleby i rośliny. Alginit poprawia transport składników odżywczych do komórek i to jest wymiana kationowo-anionowa. Wpływa na wzrost chloroplastów, wpływa na podwyższoną efektywność fotosyntezy. Alginit ma wyjątkowo, ja się to tak czasami śmieję, że to jest taka gleba, której się nigdy człowiek nie dotknął, dlatego ona jest taka fajna. I tak naprawdę ona spełnia wszystkie takie wymogi, które możemy znaleźć w książkach odnośnie tego, jak powinna funkcjonować, jaka powinna być najlepsza gleba. I tutaj jedną z funkcji alginitu jest bardzo wysoka zdolność do wymiany kationowej i do zatrzymywania i udostępniania składników pokarmowych dla rośliny. I dla przykładu macie Państwo tabelkę, to są nasze wyniki badań, gdzie badaliśmy pola, gdzie był zastosowany alginit versus pól, gdzie ten alginit nie był stosowany. I zobaczcie Państwo tak, azotu w alginicie nie mamy, a ilość w formach ogólnych azotu organicznego zwiększa się nam trzykrotnie. Czyli dajemy 5 kg azotu w alginicie, a w glebie azot organiczny zwiększa nam się trzykrotnie. Wapń w formach ogólnych jest 5-krotny wzrost, w formach dostępnych 4,5-krotny wzrost, w kationach wymiennych, czyli w tym kompleksie sorpcyjnym, czyli w tym najistotniejszym elemencie gleby, to jest aż 5,5 raza. Potas w formach dostępnych 4-krotnie, w kationach wymiennych 4,5 raza. Magnez 2,5 raza w formach ogólnych, 7 razy w formach dostępnych, 8,5 raza w kompleksie sorpcyjnym i największy wzrost, jaki zanotowaliśmy, to siarka w formie dostępnej, to jest 12-krotny wzrost. Wielokrotnie mamy takie pytania, czy alginitem da radę zastąpić nawożenie mineralne. To jakbyśmy sobie przeliczyli tak naprawdę tylko składniki pokarmowe, które są i o których mówiłem na początku, no to trudno by było tak jeden do jednego zastąpić. Natomiast biorąc pod uwagę udostępnienie roślinom składników, które są w tej glebie, a które były niedostępne bez zastosowania alginitu, to widzicie Państwo, że najniżej się zwiększyło żelazo, które było tylko jednokrotny wzrost. Wszystkie pozostałe to jest od 2 do 12 razy więcej dostępnych składników dla rośliny niż bez zastosowania alginitu. Na temat kompleksu sorpcyjnego Pan Sławek już opowiadał, natomiast co decyduje o kompleksie, o prawidłowym kompleksie sorpcyjnym w glebie? Pierwszy element to jest zawartość minerałów ilastych, czyli smektytu, kaolinitu, ilitu i wermikulitu. I zobaczcie Państwo, co mamy w alginicie. 50% smektyt, 40% ilit, chloryt, wermikulit 10%, czyli pierwszy punkt dobrego kompleksu sorpcyjnego został spełniony. pH gleby, im wyższe, tym większa pojemność sorpcyjna gleby. W alginicie mamy od 7,15 do 7,78 i kolega z Lublina zrobił ostatnio test, sprawdził pH, nie wiem, czy tutaj mamy Enfarmę? Tak, Enfarmy Plus, czyli tego preparatu, który stoi. Na papierku lakmusowym pokazało mu 3,5. Wlał tą Enfarmę Plus do szklanki, gdzie był alginit. Poczekał 15 minut, zamieszał, pH miał 7. Czyli zobaczcie, jak ładnie i szybko odkwasiło. Kolejny element to jest poziom materii organicznej, czyli próchnicy. Im więcej próchnicy, tym wyższa pojemność sorpcyjna gleby. W alginicie mamy tego aż do 20%. To, co Pan Sławek już mówił, właściwe proporcje pomiędzy pierwiastkami w glebie. I co ma alginit? 66% wapnia, 28% magnezu, 5% potasu i 2% sodu. Wysoki poziom życia mikrobiologicznego to jest kolejny element, który decyduje o dobrej pojemności sorpcyjnej. I tutaj w alginicie nie ma życia mikrobiologicznego, bo robiliśmy badania, to tak naprawdę znaleźliśmy trochę bakterii fosforowych, trochę bakterii azotowych, natomiast to nie są duże ilości.
I dlatego zawsze podkreślamy, że żeby uzyskać pełny efekt, musimy połączyć alginit razem z pożytecznymi mikroorganizmami, czyli z Enfarmą Plus. Plus do tego właściwe stosunki wodne w glebie i to, tak jak już wcześniej powiedziałem, alginit bardzo fajnie te stosunki wodne w glebie reguluje. Czyli podsumowując, tak naprawdę jeśli damy alginit, to sobie zdecydowanie poprawimy kompleks sorpcyjny i te wszystkie pierwiastki, które w glebie znajdujemy, które były w formach, które są niedostępne dla rośliny, one zostaną przez alginit udostępnione. I tutaj mam przykład gospodarstwa Tusinek, to jest miejscowość Rozogi koło Szczytna. Bo ja do Państwa przyjechałem tylko 540 km, bo na co dzień mieszkam w Olsztynie, także kawałeczek drogi miałem do przejechania. I zobaczcie, co tu się wydarzyło. Tutaj było podane 20 litrów Enfarmy Plus na hektar plus 2 tony alginitu i uprawa pomidor pod osłonami, ale w gruncie. Nie na podłożach, tylko w gruncie. Każdy z pierwiastków, czy w formach ogólnych, czy w kationach wymiennych, czy w formach dostępnych, mamy wzrosty od 100 do kilkuset procent. I to, co najistotniejsze tak naprawdę, jeśli popatrzymy tutaj na tą część tabeli, czyli strukturę procentową pierwiastków, to na kontroli w formach ogólnych wapnia mieliśmy 55%, potasu 13, magnezu 32. Natomiast po zastosowaniu alginitu wapnia mamy 75%, potasu mamy 5%, magnezu mamy 20%, czyli praktycznie idealnie tak, jak powinien być ułożony kompleks sorpcyjny. W formach dostępnych mamy bardzo podobnie, na kontroli było 75% wapnia, po zastosowaniu 72%, czyli zmniejszyło się. Zmniejszyła się ilość potasu z 12 na 9% i dobrze, ale za to zmniejszyła się ilość magnezu z 13 do 19%. I powiem tak, no, zrobiliśmy kilkadziesiąt badań glebowych już w tej chwili. Nie spotkałem się jeszcze z takimi wynikami, które by pokazywały prawidłową strukturę pomiędzy pierwiastkami. Przynajmniej w tych badaniach, które ja robiłem. Wszędzie jest zachwiane, wszędzie jest zbyt, przepraszam. Nie, to nie mój. Wszędzie tak naprawdę jest ta struktura zaburzona. Bardzo często jest tak, że dominuje potas albo dominuje magnez, jest zbyt mało wapnia. W związku z tym dostępność składników pokarmowych dla roślin jest tak naprawdę znikoma, jeśli nie zerowa. A wzięło się to wszystko stąd, że kiedyś mnie koledzy z firmy poprosili, koleżanki i koledzy, żeby porównać alginit do nawozów mineralnych i doszedłem do wniosku, że żeby to zrobić, to muszę wiedzieć, jaki jest procent przyswajalności składników pokarmowych z nawozów mineralnych. W żadnej karcie charakterystyki takich danych nie znalazłem. Czy Państwo wiecie, jeśli kupujecie tonę na przykład polifoski, gdzie jest 6% azotu, ile tego azotu się przyswoi w glebie z tych 60 kg? W zależności od tego, jaki jest kompleks sorpcyjny, to będzie od 20 do 60%. Z reguły max, to jest max. Z reguły w Polsce się przyjmuje, że to jest 40%, natomiast biorąc pod uwagę to, że mamy bardzo dużo gleb o niskiej zawartości próchnicy, część świata nauki mówi, że to nawet będzie w granicach pomiędzy 20 a 30% tylko. Czyli kupując tonę nawozu, 30% do 40% macie wykorzystania tego, co tam jest, a reszta sobie po prostu spłynie do Bałtyku. Alginit jest bardzo dobrym sorbentem metali ciężkich. I tutaj były badania robione na Słowacji, na glebach, które były skażone kadmem i ołowiem. I to było mocne skażenie gleb, ponieważ one to są gleby po elektrociepłowni, czyli te wszystkie odpady z elektrociepłowni trafiały tam na to składowisko.
I się okazało, że przy takim skażeniu na poziomie 5 mg na litr ołowiem i kadmem zdolność sorpcyjna alginitu jest na poziomie 99%. I to, co ważne, alginit w taki sposób wyciąga te metale ciężkie, że one są ani niewykrywalne w glebie, ani nie są wykrywalne w roślinie. I tutaj koleżanka Ela miała takie doświadczenia z gospodarzem, który nowaliki dostarczał do jednej z sieci handlowych. To ile to, po 2 tygodniach czy po miesiącu się okazało, że roślina była czysta. Ma bardzo fajny wpływ na kiełkowanie roślin, zdecydowanie przyspiesza kiełkowanie roślin, bardzo dobrze wpływa na degradację herbicydów. Były robione badania, badany był propizochlor, acetochlor i dichloronfenol. Po zastosowaniu alginitu, po 5 dniach od zastosowania alginitu nastąpił spadek o 50% wykrywalności tych pozostałości w roślinach. Kolejnym elementem, już może nie związanym z samą glebą, ale to jest wykorzystanie alginitu w kompostowaniu w oborniku w gnojowicy. Tutaj alginit, jeśli do tego dołożymy pożyteczne mikroorganizmy, one sobie bardzo fajnie współgrają ze sobą, hamują procesy gnilne, wprowadzają pożyteczną i dobrą fermentację, likwidują odory i wiążą tak naprawdę składniki pokarmowe w oborniku, czy w kompoście, czy w gnojowicy, ale o tym będę mówił przy okazji, szerzej przy okazji zwierząt. Ciekawa kolejna funkcjonalność alginitu to jest zwiększona ochrona przed szkodnikami, chorobami bakteryjnymi, chorobami grzybowymi. I zobaczcie, co się wydarzyło. Na grochu zielonym testowane było 100 roślin. Mszyce spadły z 6 sztuk na 0,7 na roślinę. W fasoli szparagowej z 5,5 sztuk na 1 sztukę roztocza. Przy fasoli szparagowej z 3,2 sztuki na 0,8 sztuki na roślinę. To samo wydarzyło się w przypadku chorób grzybowych, na przykład mączniak rzekomy, grochu. Tutaj był spadek z 35% na 18% w jednej odmianie, w drugiej odmianie z 13% na 0. Asochyta pisi, czyli choroba grzybowa grochu, spadek z 22% na 10% w przypadku jednej odmiany, w przypadku drugiej odmiany z 20% na 2%. Rdza fasoli z 20% na 10% spadek. Bakteryjne zapalenie fasoli z 5% na 1%, czyli ewidentnie widać, że alginit sobie doskonale radzi i ze szkodnikami typu mszyce, przędziorki, roztocza, jak również z chorobami grzybowymi. Alginit zdecydowanie zwiększa jakość i trwałość plonów. Dzięki zastosowaniu alginitu owoce, warzywa są bardziej odporne na szkodniki, kwiaty mają bogatszy kolor, ciemniejsze liście, poprawia się jakość płodów rolnych, wydłuża się okres przechowywania, zwiększa się w tych roślinach ilość pierwiastków biogennych. I tutaj jako przykład to jest uprawa winorośli na Węgrzech, gdzie w liściach winogron została stwierdzony podwyższony poziom magnezu, manganu, żelaza, miedzi, cynku. Nastąpiła poprawa smaku owoców, zawartość potasu wzrosła, okres przechowywania owoców wydłużył się. Zanotowano znaczny wzrost plonu, podniesiony został poziom cukru, briksy wzrosły o 1 do 1,2%. To dla wszystkich z Państwa, jeśli macie kontakt z przetwórniami i dostarczacie do przetwórni owoce, no to walka o każdy briks to jest czasami walka z wiatrakami, a każdy briks kosztuje konkretne pieniądze tak naprawdę. W wyniku oprysku liście stały się bardziej zielone, ich skórka była twardsza, bardziej odporna, zwłaszcza na połamanie w czasie wichur czy gradobicia. I zdecydowanie ograniczona została ilość oprysków pestycydami i fungicydami. Kolejne doświadczenie to są pomidory.
ilość owoców dojrzewających i plon były wyższe o 20 do 22%, ilość owoców zdrowych z 49% bez zastosowania alginitu wzrosła do 74% po zastosowaniu alginitu. I przykłady z Polski. To jest nasz lider i pionier stosowania alginitu, pan Kazimierz Zgoła, gospodarstwo Krzycko Wielkie koło Leszna, weteran kilkadziesiąt lat prowadzenia gospodarstwa, pan, który ma 85 lat i potrafi jeszcze 1600 km samochodem w ciągu 3 dni przejechać. Jestem pod niesamowitym wrażeniem. Gospodaruje na glebach klasy 5 i 6. Nie stosuje żadnej chemii w gospodarstwie, nawozi obornikiem, który jest przetworzony, przefermentowany z udziałem M-Farmy. I on stosował i stosuje alginit posypowo w ilości 1 tony na hektar, plus od zeszłego roku prowadzi też opryski alginitem, używając 50 kg alginitu rozpuszczonego w 500 litrach wody. I te 50 kg alginitu wystarcza mu na oprysk 3 hektarów, czyli na hektar to będziemy mieli w granicach 15-20 kg alginitu. Jakie on efekty osiągnął? W tym roku opowiadał, że z 2 hektarów uprawy rabarbaru miał 14 ton więcej w plonie. Musiał poszukać nowych odbiorców, ponieważ ten rynek, który miał do tej pory, by się okazał zbyt małym rynkiem. Rabarbar mu wyrósł na taką wielkość, że mu się w skrzynki nie mieścił, więc musiał je robić w pęczki, po prostu oddzielnie bez skrzynek sprzedawać. Te zdjęcie, które tutaj widzicie na dole, to jest czarna porzeczka, która, to jest zdjęcie zrobione 15 września ubiegłego roku, one są liście, jeszcze są zielone. I tak samo ta porzeczka wyglądała jeszcze pod koniec października. Ona była cały czas zielona. W Waroni w ubiegłym roku, gdzie był duży problem z wodą, u wszystkich sąsiadów owoce pozasychały. U niego to owoce były jędrne i nie było problemu z zebraniem tych owoców. I tu parę zdjęć, jak wyglądają rośliny w ogródku przydomowym po zastosowaniu alginitu. Kolejny polski przykład, gospodarstwo Zbyszka Hajeńskiego w Magierowej Woli koło Warki. To jest akurat truskawka pod osłoną, ale też uprawiana na glebie. I to jest truskawka ekologiczna. Stosowane są nasze pożyteczne mikroorganizmy, plusy, jest stosowany alginit. Oczywiście odmiana jest wielkoowocowa, natomiast zobaczcie Państwo na dole, ile może ważyć jeden owoc truskawki, to jest 10 deko. On się sam zaczął śmiać w pewnym momencie, że ma bardzo nieekonomiczne gospodarstwo, bo 10 sztuk na kilogram to ludzie się w głowę drapali, jak to kurna jest, że 10 truskawek i kilogram. To są pędy winorośli, zdjęcie robiłem w październiku, a winorośl została zasadzona. Były takie patyczki w wysokości 40 cm z 2 pędami. Norma mówi, że powinna winorośl przerosnąć 1,5 metra. Te pędy mają 4,5 metra. I kolejna uprawa to jest malina deserowa odmiana Androsa Dira. Zdjęcie zrobione w połowie października. Ja miałem wcześniej do czynienia z Androsa Dirą, to myśmy już w październiku zapominali, że mamy uprawę. Tutaj cały czas jest owocowanie, jeszcze kwitnienie. I co też bardzo istotne, to jest taka odmiana, gdzie ciężko zdjąć owoc z szypułki, natomiast po zastosowaniu alginitu ten owoc jest na tyle twardy, że go się nie uszkodzi mechanicznie w czasie zdejmowania z szypułki. I taka ciekawostka, tutaj pani Basia próbowała zorganizować, może się uda zorganizować tą wycieczkę do gospodarstwa rolnego Ostoja Natury w Tomaszynie koło Olsztyna. Słuchajcie, to jest takie gospodarstwo, gdzie właściciele gospodarstwa jeszcze parę lat temu też zielonego pojęcia o rolnictwie nie mieli, bo prezesem jest
Chłopak, który przez kilkanaście lat był dyrektorem Usuloża w Polsacie. Tam na zdjęcia, które pokazywała tutaj pani Ela z naszej firmy, w tle było widać Antoniego Pawlickiego. To jest jeden z lepszych aktorów młodego pokolenia, który też jest wspólnikiem i udziałowcem tego gospodarstwa. I oni doszli do wniosku, że skoro nie wiedzą nic, to tak jak w filmie Ziemia obiecana, można zrobić wszystko i dla nich nie ma żadnych barier po prostu. I wymyślili sobie na bazie doświadczeń szwedzkich, to się nazywa no dig, czyli uprawa łóżkowa bez kopania. Polega na tym, że to się tworzy, tu akurat są 30-metrowe łóżka o szerokości 80 cm. Wybiera się 10 cm gleby, wkładzie się albo słomę, albo tekturę, na to idzie kompost i w ten kompost są wsadzone sadzonki albo wysiewane nasiona. Po zakończeniu wegetacji przekrywane czarną folią, żeby się nie pojawiły chwasty. I co roku tylko dokładany ten kompost do tego łóżka. Tutaj widać na zdjęciach, że tutaj już jest podany posypowo alginit. Ma to też bardzo fajne działanie ekonomiczne, bo tak naprawdę przy tego typu uprawie można sobie dokładnie w Excelu policzyć, jeśli prowadzicie działalność, sprzedaż bezpośrednią, ile tego potrzebujecie, załóżmy na tydzień, i można w taki sposób sobie wysadzać czy wysiewać. Jedno łóżko jest w stanie na przykład sałaty dać 5-6 razy w czasie sezonu. Praktycznie bez magazynu, bez strat, jak to mówią Japończycy w Toyocie, just in time. Kolejne zdjęcia. Zobaczcie, jak pięknie wygląda sałata, która jest na kompoście, który jest przefermentowany z użyciem pożytecznych mikroorganizmów i z dołożeniem M-Farma. I tak na zakończenie jeszcze dwa zdjęcia jagody kamczackiej. Tutaj chyba nawet nie trzeba tłumaczyć, które zdjęcie pokazuje jagodę bez alginitu, a które zdjęcie pokazuje jagodę po zastosowaniu alginitu. Tutaj aż widać niebieskie liście, czyli tyle azotu tak naprawdę zostało przez tą roślinę pociągnięte z gleby. Tak naprawdę alginit można stosować we wszystkich typach upraw. Alginit jest dopuszczany do stosowania w rolnictwie ekologicznym. I bardzo ważna rzecz, ponieważ Węgrzy stosują dużo więcej niż my zalecamy, bo my mówimy 1-2 tony na hektar, na Węgrzech potrafią dać wielokrotnie więcej. Jak byliśmy akurat w Kaniowie w grudniu na negocjacjach z Węgrami, no to oni nie mogli uwierzyć w efekty, które my osiągamy w Polsce. No dopiero jak usłyszeli, że tutaj idą pożyteczne mikroorganizmy, to wydaje nam się z panem prezesem, że chyba troszkę zrozumieli, na czym to wszystko polega. Dziękuję bardzo. Jak będzie panel dyskusyjny, na pewno jeśli będą pytania, bardzo chętnie odpowiem.